kongresa w schronisku górskim i w schronisku górskich na Ukrainie, z tego co zrozumiałam. I jak myślę, że już wszyscy uczestnicy WordCampu zdążyli zauważyć, jeśli jeszcze nie wiedzą, jest miłośnikiem user experience i zajmuje się właśnie tematem użyteczności. Zapraszam. Witam Was bardzo serdecznie, dziękuję za... Oczywiście porozmawiamy sobie o WordPressie, może nie w jednym schronisku, tylko w schroniskach polskich. Ja nazywam się Jakub Milczarek i rzeczywiście zajmuję się na co dzień użytecznością w firmie Odego Systems, czyli to jest ta firma, która jest autorem wtyczki WKML i pakietu Toolset. Większość z Was pewnie zna Typesa przynajmniej. Poza tym pracuję też na Politechnice Łódzkiej, zajmuję się fizykochemią kryminalistyczną. Ale o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Zaczynamy. Słuchajcie, chodzę po górach od wielu, wielu lat i bardzo często chciałbym zasięgnąć jakiejś informacji o schronisku. Chciałbym dowiedzieć się, czy jest otwarte tylko w sezonie, czy jest otwarte cały rok, jak i ile ma łóżek, jeżeli organizuję jakąś wyprawę, jestem przewodnikiem też. Jeżeli organizuję wyprawę dla ludzi, chciałbym wiedzieć, czy mogę zabrać psy, koty, bo takie są schroniska, które to dopuszczają. I wiele, wiele innych informacji, no a dla Was pewnie ważna informacja, czy w schronisku górskim jest Wi-Fi. I to wszystko powinno znaleźć się na stronie internetowej. Niestety, kiedy przeglądamy internet, okazuje się, że trafiamy na strony w stylu późne rokoko. Sam niestety przyłożyłem rękę do tej strony, ale to było dobre kilka lat temu, kiedy robiło się te przyciski, nie wiem, czy niektórzy z Was pamiętają, był taki specjalny generator i to był hit wtedy, bo przez chwilkę były takie specjalne przyciski we flashu, potem te środki już go strasznie obciąża, no to powstały specjalne generatory pięknych przycisków, już nie flashowych i no i sławna ramka. Pojawienie się ramek to była wielka rzecz w sieci. I większość schronisk tak wygląda. Jeżeli tak nie wygląda, no to ktoś mądry wymyślił, ha, no to pójdźmy na Joomla. Zainstalował super Joomla, no i w większości kończy się to na tym, że atakowane jest przez naszych przyjaciół z różnych krajów ościennych, głównie idąc na wschód. I mamy 404. Są też strony tego typu, no ale najczęściej tych stron po prostu nie ma. Więc stwierdziłem, że warto byłoby zbudować portal, który będzie mówił o wszystkich schroniskach, które są w Polsce. No i dla kogo jest ten portal? Jeżeli budujemy jakąkolwiek stronę, trzeba zastanowić się, jakich będziemy mieli przyszłych klientów. Profesjonalni UX-owcy mówią, wymyślmy persony, zaplanujmy te osoby, o których będziemy myśleć jako potencjalnych użytkownikach naszego systemu. No i dla zwykłych turystów, to są zwykli turyści, czyli ci, którzy chodzą po tych górach i chcą zasięgnąć tej informacji, ale dlaczego myśleć tylko o nich? Przecież możemy pomyśleć również o typowym szefie schroniska. To jest Krzysztof Nowiczek, szef schroniska na Kudłaczach i na Lubomiu. Po co im taka strona? No, żeby dać tą informację właśnie ludziom chodzącym po górach, ale może damy im też coś więcej. O tym za chwilę. Tu się odniosę do tego, o co pytałem Ewę w zasadzie po jej prezentacji. Czy już jesteśmy na tym etapie, gdzie powinniśmy myśleć mobile first, czyli czym powinniśmy myśleć o tych urządzeniach mobilnych, kiedy projektujemy stronę, czy to jeszcze nie ten etap? Ewy, wystąpienie było dla mnie niespodzianką, kiedy przygotowywałem to wystąpienie. Przypomniało mi się, o czym mówiliśmy na WordCampie w 2010 roku, w pierwszym polskim WordCampie. Wtedy na mojej prezentacji i na prezentacji Pawła chyba Kowala, nie pamiętam imienia, przepraszam, człowieka z Onetu, wtedy Onet robił wielki, spektakularny boom, ponieważ przeszli ze swoimi super blogaskami na WordPressa. Wtedy dyskutowaliśmy o tym, że za chwilę mobilność to będzie podstawa. Większość osób na sali taki szmer poleciał, gadajcie sobie, macie dobre życzenie. Okazało się, że nie, rzeczywiście. Już w 2011 coraz więcej tych urządzeń, tablety stały się nieprzeciętnie popularne. W 2012 boom już nie tylko tabletów, ale smartfonów. Mało kto ma już zwykłe komórki. No i rzeczywiście, zwłaszcza w przypadku takiej strony, jak tutaj mówię, powinniśmy myśleć o mobilności. Bo myślę, że mniej osób planuje wyprawę siedząc w domu, przy desktopie, czy też przy laptopie. Raczej w ostatniej chwili idziemy górami, ha, zobaczylibyśmy, gdzie to schronisko najbliższe może być i ewentualnie dowiedzieć się, w ogóle, czy ono istnieje i co tam jest. I dlatego ja proponuję dla tej strony przejście od mobilności przez tą już większą mobilność, czyli przez tablety do dużych ekranów. Wielojęzyczność.
Zastanawiałem się na początku, strona jest w schroniskach polskich, czy bawić się w wielojęzyczność. Na początku myślałem, że nie, ale Kasia przekonała mnie, Kasia Jarowska przekonała mnie, ha, zrób to, bo może kiedyś ktoś będzie chciał kupić od ciebie ten serwis. To jest kobiece podejście biznesowe. Proszę Państwa, tak właśnie jest. Warto startować z poziomu produktu, który jest już przystosowany do ewentualnego tłumaczenia. I róbmy szablony, i róbmy wtyczki, dodatkowe rozszerzenia, od razu gotowe do tego, żeby można było je tłumaczyć, ale żeby były w tym natywnym dla świata informatycznego języku, czyli w języku angielskim. No dobrze, jeżeli chcemy zrobić tłumaczenie, to powinniśmy zainstalować jakąś wtyczkę, żeby nie było, że promuje swoich, mamy do wyboru WPML, tragedię, przepraszam, WTranslate, no i mamy również wtyczkę Polylang. O tym, które są dobre, które złe, nie będę opowiadał. O tym kiedyś Agnieszka Bury opowiadała w bardzo ciekawej prezentacji 2 lata temu. Ona jest na pewno dostępna w sieci. Dyskusja, pamiętam, wtedy była ogromna. Z czego korzystać, a dlaczego nie? No dobrze, robimy stronę schroniska. Powinniśmy zrobić sobie własne typy. Czyli robimy postaci. Możemy to robić z palca. Ja nie jestem specjalnie dobrym programistą. Oczywiście to wygląda tak, to jest banał, ale ja osobiście wolę wykorzystać wtyczkę. Ja osobiście lubię wtyczkę Types, która jest darmowa i nasza, ale żeby nikt nie mówił oczywiście znowu, że promuję tylko swoje, za chwilkę pokażę Wam inne rozwiązanie. Same post-type to jedno. Żeby stworzyć dobrą stronę, która kataloguje jakiekolwiek informacje, musimy utworzyć pewien szereg dodatkowych pól, czyli custom fieldów albo custom fieldów. Jeżeli stworzymy te custom fieldy, możemy je pogrupować. Ja osobiście pogrupowałem według tego, co jest nam potrzebne, czy to będą parametry schroniska, czy to będą parametry adresu, współrzędne, wysokość, cena i tak dalej. Stworzyłem dodatkowo kategoryzację. No i kategoryzację możemy mieć typu tar, czyli tworzymy po prostu zestaw słów, które nie będziemy używać, albo w jakiś sposób hierarchiczną, podobnie jak kategorie. W moim przypadku to, co się niezmienne i bezdyskusyjne, to będą na pewno kolory szlaków. Mamy 5 kolorów szlaków, w Polsce i nie więcej. No i pasma górskie, które też nie specjalnie się zmieniają. To jest coś, co musimy w naszym panelu móc wyklikać. Tutaj widzicie parametry, które są tagami. Tutaj na przykład pasma górskie, które są taksonomią kategorii. OK. Przyszło mi do głowy, że poza utworzeniem zwykłego typu posta dla schroniska, warto byłoby jeszcze zrobić jakąś relację schronisk do innych schronisk. Po co nam to potrzebne? No, jeżeli już oglądamy informacje o jakimś schronisku, warto by było, żeby nasz system pokazywał użytkownikom, gdzie jest najbliższe schronisko, ile się do niego idzie i w kilometrach, i jak daleko jest, i ile się idzie, jaki to czas nam zajmie, no i ewentualnie jakim kolorem szlaku. Okazuje się, że najprościej oczywiście można by po prostu wziąć współrzędne jednego schroniska, wziąć drugiego, prostą matematykę, ale to nie ma żadnego sensu, bo przecież to są góry. Więc dlatego musimy takie rzeczy ustawiać ręcznie. Dlatego stworzyłem własny typ powiązany z schronisko, które ma dodatkową taksonomię kolor szlaku, dodatkowe pola, odległość i czas. Powiedziałem, że nie chcę być oskarżony, że tylko promuję nasze, więc to wszystko można zrobić również w ACF-ie i wiem, że na sali jest bardzo dużo miłośników Advanced Custom Fields. Można z nich jak najbardziej korzystać. Przyznam się, że za namową Szymona Skulimowskiego, nie wiem czy jest na sali, jak się poznaliśmy w 2010 roku, korzystałem z Magic Fields. Nie iście tą drogą. Magic Fields to jest zamknięta ścieżka. Tego na pewno nie wolno wykorzystywać. No i oczywiście, jeżeli już zrobiliście sobie własne typy w Typesach, no to mamy już wtyczkę i tak zainstalowaną, możemy zrobić własne pola również w Typesach. Lokalizacja. Słuchajcie, kiedyś myślałem, że to jest wielka rzecz, jeżeli strona ma możliwą autolokalizację, czyli sprawdza gdzie jesteśmy. Okazuje się, że ten skrypt jest ogólnie dostępny, bardzo prosty i szybko możemy na mapie pokazać, gdzie my jesteśmy. Gdzie są inne schroniska. Pomyślałem sobie, że dlaczego ja mam tylko szukać informacji o schroniskach, przecież nie wszystko wiem, nie wszystko zauważę, no to warto byłoby zrobić formularz na froncie, gdzie ktoś już wypełni mi informacje o schronisku, którego nie mam jeszcze w moim katalogu.
Mogę użyć kontakt form 7, no ale wtedy będę musiał obrabiać te dane, zastanawiać się, to po prostu dostanę zwykłego maila. Więc zacząłem szukać w sieci, jakie są rozwiązania, żeby wyciągnąć edytor treści, który od razu zapisze się później jako post, na front. Mamy coś takiego jak Forms Management System, słabe moim zdaniem, mamy Ninja Forms, niby ładnie wygląda, ale jak dla mnie troszkę przerasta. Jest świetny kombajn w postaci Gravity Forms i tu już można bardzo, bardzo dużo zrobić. Jeżeli ktoś lubi i ma duże doświadczenie, to w tym polecam działać. Ja osobiście wolę akurat Creda, który też jest z naszej stajni. Przy czym Cred ma to do siebie, od razu powiem, ma wady i zalety. Zaletą jest to, że możecie sobie wszystko wyklikać i zrobić tak, jak chcecie. Jest troszkę kodu, ale to będzie, ten formularz będzie wyglądał idealnie, dokładnie tak, jak chcecie. A jeżeli korzystacie z tych innych wcześniejszych, macie out of the box więcej zrobione w przedbiegach. No, coś za coś. Wyszukiwarka. Słuchajcie, na takiej stronie wszyscy wiemy, że wyszukiwarka WordPressa kuleje, prawda? Ona jest naprawdę słaba. I szukałem różnych rozwiązań. Jest Better Search, nie wiem jak to się czyta, bo nie wiem jakim to języku, więc każdy może zobaczyć. Ona rozszerza funkcję, jest troszkę inteligentniejsza. To jest taki krok do przodu w kierunku Google'a, ale nadal to nie jest to, czego potrzebowałem. Mamy Ultimate WP Query Search Filter i to jest niezłe. To naprawdę już bardzo, bardzo dużo daje, ale ma ograniczoną znowu tą część, którą chciałem dostosowania do mojej strony, do mojego wyglądu, chociaż daje bardzo dużo możliwości. Bo ja bym chciał wyszukiwanie tego typu, żebym ustawił sobie w pełni takie pole, jak chcę, w takich miejscach i w takiej formie. No dlatego idę w kierunku Viewsa, który akurat jest idealnie zintegrowany z Typesami i wiążę to bez problemu. Czas na ocenę. Po co taka strona o schroniskach, jeżeli nie możemy ich oceniać? Jak idziecie do schroniska albo idziecie do jakiejś knajpki, to zawsze oceniacie. Nawet jak nie chcecie, to i tak oceniacie. No ja się myślałem, w schronisku co jest istotne? Najważniejsza atmosfera. Może być nawet brudno, może nawet nie być jedzenia, ale jak nie ma atmosfery, to nikt z was nie będzie dobrze pamiętał takiego schroniska. Czystość jest na tym drugim miejscu. Jak już jest miło, to zaczynamy się rozglądać. Ha, są szczury, nie ma szczurów, nie? To tak mniej więcej. Obsługa. No bo co z tego, że jest ładnie, nie ma atmosfera, gitary wiszą, tutaj zdjęcia turystyczne, jest czysto, jak wchodzicie, a tam taka siedzi i mówi, no już nie wiecie czego właśnie. To nie to. Więc obsługę też warto ocenić. Lokalizacja, no to już jest rzecz wtórna, bo niektórzy lubią jak schronisko jest w dolinie, inni lubią jak jest na szczycie. Sprawa ekstremalnie subiektywna, całkowita ocena, coś co pomaga nam porównywać te schroniska. Chciałem użyć GD Stara. Okazało się, że GD Star umarł. To znaczy, ja już o tej stronie myślę od ponad 2 lat. Wtedy GD Star jeszcze był. GD Star to był taki wielki, ogromny kombajn, milion ustawień możliwości do oceniania, gwiazdkowania, łapkowania, jakkolwiek to nazwiemy. Umarł. Podobno było tyle ataków przez tą wtyczkę, tyle błędów w niej zaimplementowanych, że umarła. I okazuje się, że są następcy, którzy są całkiem nieźle przygotowani i z uproszczonym interfejsem w stosunku do GD Stara. I to jest Rating Widget i Multi Rating. Osobiście obie nadal testuję. Nie powiem, którą wybrałem, bo jeszcze nie wybrałem. Polecam wam również sprawdzić. Mówiłem wam, że chcę zaangażować również do tego, można powiedzieć, portalu, do tej strony właścicieli schronisk, czy osoby, które zarządzają tymi schroniskami. Po co? Otóż chciałbym w przyszłości, żeby to nie tylko ja uzupełniał informacje o schroniskach, ale żeby tworzyć dla nich możliwość edytowania własnych treści, chociaż możliwość dodawania obrazów. No a żeby to zrobić, musimy zarządzać rolami w WordPressie. Nie możemy tego zrobić tak, że po prostu damy każdemu redaktora albo autora i powiemy pisz. Nie, chcemy, żeby ten kombajn super działał. Najpopularniejszą wtyczką, dzięki której możemy to zrobić, jest User Role Editor. Aczkolwiek ja zacząłem oglądać również Advanced Access Manager. Dla tych, którzy zainteresowani są bezpieczeństwem, zabezpieczaniem WordPressa, to jest o wiele większy kombajn, który łączy i zarządzanie rolami, i ubezpieczanie, można by rzec WordPressa. Można zerknąć jeszcze na Access, który jest prosty jak budowa CEPA, ale generalnie ma bardzo dużo możliwości takich podstawowych ograniczania tego, co i komu pokazujemy
jeśli chodzi o własne typy, jeżeli chodzi o pewne sekcje i elementy WordPress. Jeżeli te trzy rozwiązania są za mało dla Was, można zerknąć sobie na całkiem ciekawe porównanie 5 najlepszych wtyczek menadżerów użytkowników. No i co dalej? Bo czas już zamknąć tę prezentację. Po pierwsze szukam sponsora. Jeżeli ktoś jest na sali, kto chciałby zainwestować w mój pomysł, ponieważ portal jest cały czas w trakcie rozwoju, dlatego nie pokazałem Wam żadnego rzeczywistego screena, to wszystko jest w trakcie tworzenia. Ale jak nie znajdę sponsora, i tak to powstanie, więc możecie się szykować, że w przyszłym roku, kiedy wyruszycie na szlaki górskie, w okolicach maja, mam nadzieję, już oficjalnie portal zostanie uruchomiony. Jeżeli zostanie uruchomiony, to mam również taki pomysł, że chciałbym zaangażować przewodników górskich, którzy otrzymają u mnie specjalne konta zaawansowanego użytkownika, zaawansowanego takiego oceniacza, żeby ich opinie były wyróżnione z tej masy, która może się pojawiać pod danym schroniskiem. Znaczy, wiem, że w internecie istnieją wojny między barami, między pubami, gdzie piszą ludzie negatywne komentarze, zwalczają się. Tak samo jest w schroniskach. Na forach górskich turystycznych pojawiają się nieprzeciętne lawiny hejtu i złego oceniania, bo ktoś komuś coś w danym schronisku zrobił. Dlatego warto na takiej stronie mieć ocenianie publiczności, które nie będę ingerował, i ocenianie ekspertów, czyli tam, gdzie z imienia i nazwiska dany ekspert przedstawia się, to jest mój przyjaciel Sebastian Fijak, przewodnik międzynarodowy, więc on też będzie jednym z oceniających. No i jak to wszystko ruszy, to tak jak powiedziałem, pod adresem http schroniska info będzie można oglądać i używać tej strony i mam nadzieję, że nastąpi to w maju albo w czerwcu przyszłego roku, a może wcześniej. Tym miłym akcentem dziękuję za uwagę. Jeszcze tylko jedną rzecz, jeżeli się będą pojawiały pytania, do których oczywiście zapraszam. Chciałbym tylko dodać, jeśli ktoś z Was ma pytania, zapraszam mój adres mailowy i blog milczarek.eu, to moja strona. I zapraszam wszystkich panów do używania hashtaga, którego wymyśliłem w zeszłym roku. Hashtag Boys on WordPress. Widziałem, że w tym roku kilka razy się pojawił. Oczywiście pomysł jak pomysł, to jest naśladownictwo, ponieważ hashtag Girls to WordPress pojawiły się w zeszłym roku. No, ale musi być równowaga w przyrodzie. Czy są jakieś pytania? Dziękuję.